Dla pani Stanisławy Imiołek po gehennie obozów nic już w życiu nie było straszne. Obozowy numer 45545 zawierał w sobie wszystko: okrucieństwo, bestialstwo, głód, utratę najbliższych i walkę o przetrwanie. Cała rodzina została aresztowana w 1943 roku, a ona wraz z mamą tułały się od obozu do obozu, aż trafiły do Ravensbrück. Już na początku powiedzieli nam, że nie przyjechałeś do sanatorium tylko do ciężkiej pracy, a stąd wychodzi się tylko z dymem spalonych ciał. Pan Edmund Zaborowski został aresztowany w 1940 roku. Trafił do Sachsenhausen koło Berlina. O wszystkim, co przeżył, nigdy nie pozwolił mu zapomnieć obozowy numer 27003. Ile osób trafiło tam przed nim, a ile jeszcze po nim, tego koszmaru nie da się zapomnieć. Ciężkiej pracy, tęsknoty za domem i tego, jak bardzo był głodny. Rano dostawało się kawę, odrobinkę kawy, kromeczkę suchego chleba i tyle. Na obiad było brukiew, buraki, tam jakieś tam tego, takie o jedzenie, takie było, zupę miszkę do tego. A najgorsze to było, jak nas czasami na komando wywieźli, gdzieś na roboty takie, ale tylko na cały dzień. No to Czech przyjechał, 15 minut na obiad był, a jak było 150 ludzi, to ostatni jak wziął, to tylko gorącego chlapnął i na tym się skończyło. Taka była tragedia tam. Człowiek jest stworzony do dobra, mówił w czasie uroczystej mszy za ofiary obozów biskup Kazimierz Górny, a skutkiem odrzucenia Boga przez człowieka był właśnie taki dramat ludzkości. O najtragiczniejszych kartach historii Polaków przypominali ostatni świadkowie obozów koncentracyjnych, ale też łagrów. Pieśni patriotyczne zaśpiewała dla nich młodzież z Rzeszowa. Młodzi ludzie pamiętają i czczą ich poświęcenie za ojczyznę, której wiele razy tak ciężko przychodziło bronić i w imię której tak bardzo trzeba było cierpieć. Okupant niemiecki karał pobytem w obozie za wiele przestępstw w jego rozumieniu, do których należało przynależność do organizacji podziemnych, także pomoc Żydom. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych to wyraz szacunku dla wszystkich, którzy przeszli gehennę. Od 1940 do 1945 roku przez niemieckie fabryki śmierci na terenie III Rzeszy i państw okupowanych przeszło około 20 milionów osób. Kilkanaście milionów zostało zamordowanych.